Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim naszym odcinku z nowej gierki. I z tego co pamiętam, tam było coś dziwnego. Tu dzwoni telefon, więc pójdziemy odebrać sobie telefon. Bo sram w gacie oczywiście. Pierwszy odcinek bardzo dobrze się przyjął, więc... Erica Mason. I've waited a long time to speak to you. Did you like my gift? Who is this? You were so alone, holding on to your father, covered in blood. He's not who you think he was. Follow the music. Find Elodie Carter. See what he did to her. See him for who he really was. What will I find? If you don't look, you'll never know. Find Elodie Carter. See for yourself. Okay. Dobra, idziemy zobaczyć. Szkoda, że tych drzwi nie można sobie zobaczyć. No, ale... trudno. Trochę cię... no tu. Stwierdziłem, że zobaczę to. To jakieś drzwi są, to warto zobaczyć, co jest pozamykane, a co pootwierane. Dobra, pokaż mi te radio. Ue, boję się. Wyłącz to. Jakaś karteczka, sorry, że trochę się też nie odżyłam, ale... Okej. Jak ktoś będzie chciał, to sobie może zatrzymać film i to przeczytać. Nie wiem czemu, ale czego się boję. Naprawdę boję się, że coś mi tutaj wyskoczy na łeb. Mam tutaj narysować czy zamalować? Co tutaj chodzi? O, jeszcze raz. Jahar 10,500. Mniejszą tysięcy? 5000? Okej, przypomniałem sobie już sterowanie trochę też. Trochę zapomniałem. O, kluczyk. Bierzemy. Dobra. Zamykamy to i lecimy.
No już na te drzwi patrzyłem. A, no tak, kluczek i drzwi, zamknięte drzwi, no wiadomo. Trochę mało akcji się teraz dzieje. Dobra, odcinek będzie trwał tam 20 minut. W tą stronę? No tak, w tą stronę. Trochę ciemna jest ta gra, bym ją sobie chętnie podjaśnił. No ale w ustawieniach tego nie ma. Wow, to szybko otworzyłem. Kati, jakaś tam. Dokładnie nie przeczytałem. Sorry, że to moje jąkanie i w ogóle, ale. No, u mnie to wiadomo. A, bo to jej matka chyba. Czekaj. Chyba tak. Co to jest? Przez okno uciekaj. Wiem, tam czas chyba odliczania, ale nie jestem pewny. Ale jakieś coś było. Co to? O, dobra, to jest ten lisz. Tak? Tak, to lisz. Erica, Jaki. what are you doing? I told you to wait. Telefon, powiedzmy. That was a phone call. It was a woman. She knew who I was. She said. Inside, now. Chyba źle wybrałem. We need to find out where that call came from. Do whatever it takes. What are you doing? Get off the phone. There, go on. Oh. And you? I have a right to see your identification. Nie mam There's a private facility here. You can't just walk in. Dobra, szare zacięcie. I don't have ID. Everyone has ID. Look, I'll call you back. Yeah. Sergeant Blake, I called this afternoon. I'm supposed to meet a Dr. Ballard. I can only apologize. We're all a bit nervous here. Sergeant Blake, I'm Rosa Ballard. I suppose you already know the Chief Inspector. Doctor, thank you. Would you mind taking Erica up to her room? I'm afraid I need to speak to the Chief Inspector. There's been a development. Please, you don't remember me. No nie. I worked with your father. No super. I used to look after you when you were little. Rodzice. You knew my parents. Of course. Your dad taught me everything I know. And your mum, she was incredible. Brilliant nurse. So smart. Funny. Anyway. This is you. You might recognize it. Może co? Bo nie doczytałem. O, lisz. Mr. Steinbeck, the night manager, will be downstairs if you need anything. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy by się to jakbym poszedł tam na korytarz, a nie odebrał telefon. Boże, myślałem, że ktoś jest powieszony na tych drzwiach. To kurtka. Jakbyście coś w tyle słyszeli, to no niestety znowu nie jestem sam w domu. A no. No nieważne. Tylko jakbyście coś słyszeli, to sorry. Zbieraj to. Drugie też. Aha, bo to. Okej. Okay. Inaczej robiłem niż powinienem, ale. Ale się otworzyło, więc jest dobrze.
Płyty nie ma. Bo to jest na płytę, czy nie? Chyba tak. Kluczek potrzebny. Jednak nie. Szarmary. Sam otwiera. I łeb tam będzie siedział. Nie? Ja to nic nie widzę, tylko czarne płyty. O! Coś jasnego. Co tak trochę dziwnie wygląda? O, motyl. Efekt motyla. Ciekawe, kto to zna. Jak ktoś wie, o co mi chodzi z tym efektem motyla, to napiszcie w komentarzu. Inaczej, z jakiej gry to jest? Ej, to może kiedyś słyszałem. Chyba. Nagrywałem ten drugi odcinek parę dni po pierwszym, nie pamiętam za bardzo. Okej. Okay. W sensie to jest tylko... To nie tylko Erika. To chyba pojebał. To ja się napiekam. O, prezencik. Chcę przestraszyć, że tam za tym prezentem może być jakiś ryj. O, lalka. Jak fajnie. Otwieramy. Wyskoczy ta lalka. A jednak nie, a już byłem na to przeszykowany. Siema. Elowina. A co masz powiedzieć, bo... Motylek. She's just like you. A, bo ona ma motyla, tak? Nie. A chuj, otwieraj te drzwi. O. Ciekawe, jak to to jest. Mówię chyba jakaś kobieta. Pokaryj! A zawał. Nie, no zartuję sobie. My w tym pokoju już obudziliśmy, prawda? Trochę inaczej chyba wygląda, ale nie jestem pewny. Jakie kurde lustro. Dobra. Zobaczmy się. Maśniaka, czy mi się tego wydawało? Maśniaka. O kur... Idziemy tam? No. Not the carpet. It's clean. To bokiem. Kirsty, I said you can help, but I need to be with you, okay? We talked about this. No cleaning without supervision. Biedna pani. Wow, to jest jadalnia? Czy jakiś pokój? Kogoś przykładowo.
A nie. What? Nic. Nothing. Sorry. Ta, jeszcze pewnie wciążysz jej. Hey, Deathwish. Over here. Don't mind her, she's got emotional problems. Hurry up and die, Hannah. Muzyka. What are you playing? This? Aria for Delphi by, some guy. I don't know. I've never heard of him. Here, take a seat, let me show you something. O, może by nie wygrać na pianinie. Fajnie by było, szumie. See this bit? It's simple. Four notes. Bam, bam. Bam, bam. Pa, pam, 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 sram, pam. I'll do that. Te pianino już opętane. Coś nie wyszło. Chyba. Wow. Sięgaj po to. Jakiś psychiatryk, czy co? Sergeant Blake's here. Needed in the main office. Come in. Chyba źle tam wybrałem. My God. Erica Mason. To ja tu jestem jakiś bursztyn, just like your mother. Czy każdy mi zna? Last time we met, you could barely see over the desk. I'm Lucien Flowers. I set this place up with your father. Please. Jaka lalka dzieciństwa? Wybrałem to, żeby zobaczyć. I hope it was the right one. Did you sleep okay? I know the old place can take a bit of getting used to. Szmary. I don't really get much sleep. I have nightmares. Oh, I'm sorry to hear that. Dr. Ballard heads up our neurology department. She might be able to help you. Do doktorka pójdziemy? I hope you don't mind, but I brought you something. It was your father's. Your mother gave it to him on their wedding day. Ciekawie. Zapalniczka. Oczywiście mam problem z zapaleniem. I just kept hold of it. Hey. Sorry about that. We're chasing the phone company, but there's still no news on last night's call. Erica, it's extremely likely whoever killed your father killed Mr. Johar. Sure. There may be some other victims as well that we don't know about.
It's likely they'll try and kill again. Is there anything I can do to help? Honestly, we don't have much to go on. But Mr. Flowers has a suggestion. It might help you remember the face of your father's killer. What are you asking? It's like therapy. It was developed by your father, and it might be able to help you with your nightmares. It's completely painless. Perfectly safe. Dobra, zgadzamy się. Okay. Czy trudno? Okay, I'll do it. Moje wybory mogą nie być za dobre. Ale zobaczymy. Your father designed regression therapy to help our patients face their trauma. Co to jest? The first one is just a test. When you see it, just say whatever comes into your head. Chmury. Co to jest napisane? Spokój. Peace. Okay, great. If you remember anything important, just write it down. Okay. I know revisiting trauma can be difficult, but you're perfectly safe. Let's begin. Kwiatuszki. Beauty. O kurwa. Koza. Mleko. Milk. O Jezus, ciepło, gniew. Anger. Za szybko to leci. O kurwa. Nie wiem, nic nie wybrałem. Za szybko to leci, sorry. Myślałem, że coś mi wyskoczy na mordę. It's you, Erica. It's always been you. Czemu mu to świeci? What the fuck? Pożyłem go. Kto to? Why did you draw her, Erica? Nie wiem. Why did you draw your mother? Your mother told me this place was her whole life. Dobra, ale w tym momencie zakończymy ten odcinek, bo odcinek trwa ponad chyba 25 minut, więc do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa, pa, cześć.